Ten kurwa, aż błyskał. Ale wyłączyłeś go szybko? Tak, od razu. Pięknie. No dobra, człowiek się przyzwyczai do dobroci, do wysokich stropodachów. Później weź, jest ciężko. Jeszcze mam zadyszkę po tych pompkach. Okej, zobaczmy co tu mamy. Typowy stropodach w domku jednorodzinnym. Niby. O rany. Czy ja dobrze widzę? Uch, to mi... Czy ja dobrze widzę? O panie! To nie mogło być. To nie mogło być ciepło, panie. Zobaczcie. Zobaczcie jaka dziura. Taki mostek termiczny na tak niewielkiej powierzchni to jest masakra. Widzicie? To są ściany domu. Jakąś paździerzą w ogóle tu jest zrobione. O Matylda. Żeś to ton. Na wysokość całego domu to nie mogło być ciepło. To nie mogło być ciepło. Tak, ja muszę się tu przygotować. Wiesz co, tu jest pełno prętów, bo tutaj wsadzali komin. Ja muszę je poodginać wszystkie. Rozumiesz, bo po prostu kurwa jak wejdę z węszem, to raz go podziurawi, a dwa nie będę mógł się przemieszać niestety. Nie. Właśnie a propos centymetrów. Dlaczego nie noszę miarki zbyt często za sobą? Nie noszę, bo to jest upierliwe. Przemieszczanie się z miarką. Wiele miarek już zostawiłem w stropodachu. Po prostu o nich zapomniałem. Dlatego zmierzyłem sobie i tak, jak zrobię tak rękę, od kciuka do palca wskazującego mam 20 cm. Natomiast 15 cm jest od długość palca wskazującego do początku, do tutaj zgięcia kciuka. Dotąd. To jest 15 cm. Wełna mineralna. Jeżeli moja ręka ma tu 15 cm, to zobaczcie, tutaj jest 5 cm wełny około. To nie mogło działać. Mało tego, słuchajcie. Zobaczcie, jak wygląda położona wełna tutaj. Widzicie? Tak wygląda ten stropodach. Tutaj, zobaczcie. Tutaj. Zobaczcie. Pokażę wam mostek termiczny. O. O kominie już nie wspomnę, bo to bez sensu. Takich rzeczy tutaj mamy więcej. Tuż nad wejściem, słuchajcie, tu spadł gruz, ale to nie szkodzi. Zobaczcie, w co spadł gruz. Taką szparę. Gdybym przeszedł po całym stropodachu, założę się, że tego typu miejsc byłoby dużo więcej. I tak jest w wielu budynkach starych. Praktycznie we wszystkich. Ze wszystkich budynków, które robiłem, może 10% miało dobrze zrobioną izolację. Także zastanówcie się. Jedziemy. Zobaczcie, przez jakie miejsce ja się muszę przeciskać. Ledwo. O, zobaczcie, tutaj jest ten. A ja tutaj muszę dojść. O, nie zablokowałem krótkofalówki. Dobra, tutaj wystarczy, tam wetknę węża i do bólu pójdzie.
Przeszedłem tutaj do komina, mamy już pół dachu wydmuchane. Zobaczcie, jak teraz to wygląda, a jak wyglądało wcześniej. Widzicie? Jest pięknie obsypany. Zero mostków termicznych. Jest po prostu tak, jak należy. O, tak wygląda reszta tego skropodaku. Natrafiliśmy na problem. Ostatnia komora z drugiej strony niestety ma tylko wąskie otwory, takie jakby w ściance ażurowej, i to po skrajnych stronach. Nie pokażę wam tego, bo tam jest dużo teraz ten, bo sypie. Wsadziłem w jeden ten otwór, sypie do pełna, wsadzę w drugi, też nasypie do pełna, a później wywiercimy dziurę w dachu, po prostu wsadzimy końcówkę i wypełnimy tą komorę od zewnątrz. Innego wejścia nie ma. Czas wyjść z dziury i zrobić, kurde, wejść łatwo, wyjść gorzej, kurde. Dawaj, to już słuchaj, przygotuj dwie łaty. To są na samochodzie. No, te tam z tych odcinków, dotknij już do blachy, jedną i do kominka. Dobra. Dobra. Mamy tutaj taką końcóweczkę z taką rurą. Rura to ma taki wylocik, słuchajcie. I tą końcóweczką będziemy wdmuchiwać tam, gdzie nie mogłem dojść. Zaczynamy borować. To byłoby mniej więcej w tym miejscu. Tak mi się wydaje. Będę troszeczkę w ciemno robił, ale uważam, że to będzie tu. Bierzemy wiertareczkę. Tyryryry. I mamy tutaj taki otwór. Pistolet ma zasięg mniej więcej 2 metry w jedną stronę. Tutaj, no, spokojnie, myślę, dolecimy. To co? Jedziemy. Nie trzeba rękawiczek, nie trzeba latarki. Po prostu bierzesz i dmuchasz przez tą piękną rurę. Rura jest własnej roboty, bo wszystkie te firmowe rury niestety to są badziewia, które zużywają się szybciutko, bardzo szybciutko. Wyszczępia się końcówka. No i dziury się robią. O, nie ma jeszcze prądu, czekamy. I jeszcze podejść współrzędna. 100% pompy na szóstkę, materiał i jedziemy. Pilota poproszę. Cudownie. Włączamy materiał. Zobaczymy, jak to będzie śmigać. Ładnie poszło. Się zapycha czasami. Właśnie to takie jest, widzicie? Ciśnienie za duże i się zapycha. Zobaczcie. Widzicie? Tu są otwory wentylacyjne. Od razu widać, że materiał jest dozowany, aplikowany dobrze. No i przy okazji widzimy, że tu jest, o proszę bardzo, i tu jest, że tu jest bardzo ładny przewiew. Super. Czyli wszystko dobrze. Klient będzie zadowolony. Koniec, panie, koniec. Teraz montujemy blachę. Daj mi tu majster blachę jeszcze. Montujemy blachę i pomału wycofujemy się z tego pięknego dachu. Właściwie stropodachu. Ta chwila jeszcze potrwa. Tutaj jest jedna dziura do zrobienia i tu są te dwie dziurki, tak? O, tu jest jedna pięknie zasypana i tu druga pięknie zasypana. W tej części nie robiłem dziury, ponieważ w tej części doszedłem tutaj od środka, tak? Posadziłem rurkę w dziurkę i poszło ładnie. Musi być ciepło. Co zrobiliśmy? No co zrobiliśmy? Zrobiliśmy tutaj oczywiście ten mostek, czyli cały ten komin. Ładnie obudowałem wełną mineralną, tą co tam leżała. Później ją ładnie przykryłem 25-centymetrową warstwą celulozy. Jest super, tak? 6 lat gwarancji, dałbym nawet więcej, ale 6 to taka dobra gwarancja, nie? No. Dobra, lecimy, bo szkoda czasu.
tak to wygląda po robocie. Troszeczkę jest bałagan, troszeczkę jest celuloza, ale słuchajcie, no nie ma czego czym tego usunąć. To chwila deszczu, mocniejszy wiaterek i pójdzie w środowisko. Naturalnie. Jedzie, 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 Borek na śledzie. Idź się rozliczać buli, proszę cię. Ściankę zrobiłem. Bardzo ładne, będzie na stronach. Dobra, idę się rozliczać. Wojta zły, bo się trochę przedłużyło niestety. Ile? 7 godzin? Która jest? 14.30. 14.30. Zaczęliśmy. O pół do 9 byśmy umówieni. Ja tu byłem przed 9. Nim się rozłożyliśmy, ustawiliśmy. Zaczęliśmy dmuchać koło pół do 11. 6 godzin. 6. Koło pół do 11. To 14.30 to masz 3, 4, to dmuchaliśmy tyle, ile ten ostatni domek. Tylko że właśnie ty przyjechałeś, to już były otwory porobione, wszystko było gotowe, nie? No. No dlaczego tak tutaj nie było? O... Dobre pytanie. I nie ma na nie odpowiedzi.